Serdecznie zachęcam Państwa do lektury najnowszego numeru tygodnika Do Rzeczy. W tym tygodniu nasz temat okładkowy dotyczy rewolucji seksualnej, która zaczyna pożerać swoje własne dzieci, także u nas na naszym krajowym podwórku. Pisze o tym Tomasz Rowiński oraz Rafał Ziemkiewicz, wychodząc oczywiście od ostatniej historii zwolnienia Tomasza Lisa, ale także analizując masę innych przypadków nieco zapomnianych z przeszłości, które pokazują, że zjawisko mitu ma dwie strony i nie zawsze sytuacje, które pierwotnie wydawały się dosyć jednoznaczne, tak jednoznaczne okazują się po paru miesiącach czy latach. Oprócz tego oczywiście dużo bieżącej polityki w naszym tygodniku. Mamy wywiad z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro, który mówi o tym między innymi, że dalsze ustępstwa wobec Komisji Europejskiej będą oznaczały kolejne upokorzenia dla Polski i pyta, czy na pewno warto iść w tym kierunku. Od Ciebie polecam tekst o tym, co stoi za zawieszeniem objazdu po Polsce przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i czy należy z tego wyciągać daleko idące wnioski. Mamy także ciekawy dwugłos na temat wypłaty reparacji dla Polski przez Niemcy. Na ile to jest realne i czy w ogóle warto w ten temat się angażować politycznie. Zastanawiamy się także, z czego biorą się rosnące ostatnio skokowo ceny cukru w Polsce. To i dużo, dużo więcej ciekawych tekstów i ciekawej lektury w najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy, w jego wersji papierowej, jak i elektronicznej. Obie serdecznie polecam.